mitycznego podłoża. 55 pielgrzymów wyruszyło dziś o świcie z Wrocławia. Nie jest to zwykła pielgrzymka. Oni zmierzają na Jasną Górę z intencją w sercu i rolkami na nogach. W ciągu 4 dni chcą przejechać 221 kilometrów. Jedzie się świetnie. Atmosfera jest super, pogoda jest super. Jedziemy. Kondycję trzeba mieć, choć nie musi być ona stalowa i bardzo mocna. Ponad 200 kilometrów będziemy pokonywać jadąc na Jasną Górę. Będziemy jechać przez Bierutów, przez Kluczbork, następnie przez Kamyk i tam będą właśnie nasze noclegi. Każdego dnia pielgrzymi będą mieli do pokonania od 50 do 80 kilometrów. No przede wszystkim jest to ogromne przeżycie duchowe dla mnie, ale jednocześnie połączone z dużą dawką sportu, więc najlepsze połączenie sport plus modlitwa. To musi się udać. Na pewno jest to wyzwanie fizyczne. Oczywiście, jeżeli ktoś się odpowiednio przygotował, no to jest mniejsze. Natomiast nigdy nie wiadomo, co na trasie może się stać, jaka będzie nasza kondycja fizyczna, czasami też duchowa, no i psychiczna. 80 km dziennie to jest rekreacja. Jeżeli jest robione to w taki sposób, jak tutaj, czyli jedziemy w miarę spokojnym tempem, są przerwy, posiłki, to jest to przyjemność, sama przyjemność. Pierwsza kraksa już była, na szczęście beze mnie w udziale. No jest bardzo fajnie, atmosfera bardzo fajna, jesteśmy już po godzinkach. Jedziemy, ksiądz śpiewa, jest super.